Dzień dobry, witam Was z mojej kablowni, z mojego placu budowy. Dopiero dotarłem, jest godzina 15, bo jeszcze musiałem skrzynię odebrać dla kogoś. Słuchajcie, mam nad sobą materiał, który został przeze mnie tutaj zainstalowany w ramach testu. Zaraz będziemy go zrywać, ale najpierw chcę powiedzieć najważniejszą dla mnie rzecz. Mianowicie chcę Wam podziękować za to, że naprawdę jest tyle reakcji na tym małym kanale, że tak angażujecie się w komentarze. Bardzo mi się to podoba, bo ja właśnie po to robię, żeby z Wami rozmawiać, żeby poznawać ludzi o podobnych zajawkach, żeby, sorry, ale dopiero wszedłem, jeszcze trochę jestem zmarznięty, żeby skupiać tutaj na tym kanale ludzi o podobnej pasji, o podobnych zainteresowaniach, bądź nawet posiadaczy te trójek, to przecież i te czwórkowcy, i te piątkowcy, i Vito, i sprintery, to wszystko to jest tak naprawdę jeden schemat, bo przede wszystkim lubimy motoryzację, po drugie lubimy jeździć naszymi samochodami, po trzecie lubimy w nich mieszkać, albo dopiero mamy na to wszystko plany. Bądź po prostu nam się ten klimat podoba, także ogromnie mnie to cieszy, jak wpadają na przykład sugestie: Piotrek, ten ABS będzie pod wpływem wysokich temperatur, bardzo elastyczny, nie będzie tutaj spełniać swojego zadania. I o to chodzi, bo wcześniej nie miał mi kto tego powiedzieć, Wy mi to mówicie. I ja w ramach testu ten ABS zostawiam, ja go sobie wzmocnię tak jak wcześniej chciałem, tymi metalowymi tam czy aluminiowymi listwami, zrealizuję swój plan tak jak planowałem, natomiast już będę przygotowany po prostu na to, żeby mieć awaryjnie płytę aluminiową albo D-Bond, gdzieś tam zakupiony na jakimś szrocie, też mi sugerujecie, albo płyta stalowa, tutaj zobaczymy jak będzie z tą masą, bo też jak nie trzeba, to nie ma co przeginać. Także no jest elegancko, strasznie mi się to podoba, mam nadzieję, że Wam też, że teraz się do Was odnoszę i że to nie jest tak, że ja sobie po prostu klepię na ślepo te filmy i nie czytam komentarzy. Jest kontakt, piszecie na privie, strasznie mi się to podoba. Tak róbmy, tak działajmy. Słuchajcie, po słowie wstępu testujemy. Pierwszy materiał z niedużym trudem, słuchajcie, odchodzi od maty. Ale trzymał się, to trzeba mu przyznać. Na krawędzi trzyma mocniej, czyli w miejscu, gdzie przyhaczyłem zmywaczem. Jeżeli chodzi o blachę, trzyma mocniej, natomiast też bez trudu go zrywam. Co się dzieje dalej? Znowu matę na krawędzi, gdzie była odtłuszczona albo się rozpuściła przez preparat, on ją odrywa. Widzicie? Pytacie mnie, co to jest za materiał, jak on się nazywa? Za Chiny nie wiem. Nie wiem, ja to wziąłem od brata. Pozwolił mi skorzystać na tyle, ile tutaj będę potrzebować. No a dalej to ja nie mam pojęcia. On też nie wie, co to jest. On to gdzieś tam na robocie wyhaczył. Stało do zutylizowania. Stwierdził, biorę. No i wziął. No i jest. Teraz jest drugi materiał. Ten był tutaj, benzyna ekstrakcyjna chyba wchodziła w grę, albo opalarka. To trzyma mocniej. Blachy. Tej maty kauczukowej nie, ale blachy trzyma mocniej. O, i to jest lepszy ten. To już jest skuteczniejsze. Być może to jest opalarka, nie wiem. Mamy kolejny element. Kolejny element jest tu. Odrywam go. O. A nie, jednak trzyma podobnie. Trzyma podobnie. Na krawędzi już nie odrywa maty kauczukowej praktycznie. Od blachy się odrywa. No trzyma troszkę mocniej niż tutaj, gdzie było tylko rozcieńczalnikiem akrylowym przejechane. Czyli po prostu benzyna ekstrakcyjna, słuchajcie, po całości i dopiero takie materiały można kleić. Czyli mamy odpowiedź. Zaraz sobie zapuszczam tutaj ten materiał. Mocher pisał, moherowy berecik, tam możecie sobie zobaczyć w komentarzach, gdzieś się odzywa, w komentarzu chyba pisałeś, żeby ten materiał kłaść jak? Wszerz, nie wzdłuż, bo wzdłuż jest auto proste, a na szerokość jest więcej przetłoczeń. Bardzo trafna uwaga, bardzo trafna uwaga, natomiast jeszcze jest jeden argument, drogi moherze. Szerokość beli, jaką mam, a bela ma szerokość 100 cm, więc ja muszę też wziąć pod uwagę, jak rozwiązać temat łączenia tego materiału on mi na szerokość nie styknie, bo na ślepo mogę rzucić, że jest, nie wiem, 130 pod sufitem czy 120, a materiał ma setę. No i muszę tutaj teraz się zastanowić, jak to ugryźć, żeby to miało ręce i nogi, żeby było jak najmniej, powiedzmy, szkodowo. Także coś zaraz wydumam, coś zaraz wymyślę. No i to tyle. Słuchajcie, mam materiał na boczki, na ten suficik tutaj, tą półeczkę, na boczek tył, na boczek drzwi przesuwnych, na wszystkie boczki tutaj po mojej lewej stronie, czyli od strony drzwi przesuwnych. Jest mały problem. Problem polega na tym, że materiał, który przyszedł, wygląda mocno inaczej niż lekko inaczej. Lekko inaczej to biorę pod uwagę, gdy zamawiam coś przez internet. No i tak jak zastrzegają sprzedawcy, pamiętajcie o tym, że ustawienia monitorów są różne i może ten materiał na żywo wyglądać troszeczkę inaczej. Troszeczkę, ale nie aż tak. Tyle, że fartem wpadł mi materiał, ten, który zamówiłem, wpadł w takim kolorze, w jakim praktycznie mam busa. Więc myślę, że no tutaj jakość kamery niestety nie powali, ale myślę, że on zrobi robotę i nie podlega reklamacji, będzie to dobrze wyglądać. Nawet będzie mniej tych ewentualnych zabrudzeń, jak gdzieś tam butem przyhacza o drzwi, będzie mniej widoczne. No i mam też piankę tapicerską 2 mm, ona jest bardzo fajna, bardzo fajnie wybiera wszelkie niedoskonałości boczków. Ach, właśnie! I byłbym zapomniał, no bo materiał kupiłem po to, żeby... Kurczę, no muszę poprzerzucać tą kamerę z lewej na prawą, bo klęczę. Materiał ma iść na boczki. To prawda, tylko że boczki jeszcze do mnie nie dotarły i to jest mały problem, ponieważ miałem już... Kiedy? Wczoraj. Miałem wczoraj już je robić. Wczoraj dostałem info, że jeszcze nie zostały wycięte. Nie będę mówić kto, pod warunkiem, że te boczki faktycznie jutro do mnie przyjdą. I tyle. Jeżeli ktoś Was na grupach przestrzega przed osobami, które są nieterminowe, no to bierzcie to pod uwagę, jeśli Wam zależy na terminie. Ja przymknąłem na to oko. Natomiast no, nie podoba mi się to, że jest obsuwa, bo mi się cały projekt obsuwa. A zdradzę Wam, że po prostu od dnia jutrzejszego będę mieć o wiele mniej czasu na to, żeby poświęcić na busa. Stąd też chciałem do piątku przycisnąć, konkretnie do czwartku, no bo jutro mi pozostaje tylko chwila wieczorem na działania przy busie. No ale trudno, to jest proza życia, tak się dzieje. Nie zawsze mamy na to wpływ, u innych osób też coś może wypaść. Trudno. To co? Bierzemy się za co w pierwszej kolejności? Za ten sufit chyba, co? Za ten sufit, bo będzie trzeba pręty dociąć, podoginać i może będzie potrzeba chwilę pohałasować szlifierką. No dobra, to działamy. Dobra, trzeba jakoś światło odpalić tutaj. Postaram się pojechać na tym, na akumulatorze małym od wkrętarki. 1,5 Ah, no ale myślę, że wydoli. I jeszcze wyrysnąłem piszczelem w skrzynię, kurczę. Wpadła do mnie w gościnę i szkody cielesne. Dobra, podepnijmy to. Daj mi tego światła, daj. Ale chociaż zobaczę, jak to podpiąć. Aha, czyli to będzie problem. Muszę skołować taśmę, ale to światło to jest światełko nadziei, słuchajcie. No i o to chodziło. Czasami na filmach możecie coś takiego zauważyć, że jak zaczyna się nowa scena, to mnie na początku nie słychać praktycznie i powoli dopiero ten dźwięk wstaje. To jest taka wada iPhone'a po jakiejś aktualizacji, że jeśli nie wyłączysz dźwięków, to niestety, ale przy uruchomieniu nagrywania pojawia się taki dźwięk po naciśnięciu guziczka. Tynk. No i ten dźwięk ma sygnalizować, że właśnie zacząłeś nagrywać. Tylko nie pomyśleli o tym, że ten dźwięk jest zbyt gwałtowny dla mikrofonu w tym samym momencie i mikrofon automatycznie, jak to w przypadku gwałtownych dźwięków, tak jakbym uderzył teraz w mikrofon, robi szybkie zejście, żeby nie było zbyt dużego podbicia dźwięku. No i wtedy właśnie przez ileś sekund człowieka nie słychać. Przeżyjemy. Dobra, słuchajcie, odtłuszczam to. Też już nie będę Wam takich procesów, jak jadę szmatką po suficie, pokazywać, bo już mamy to wszystko ze sobą. biorę się po prostu za odtłuszczenie tego i dopiero będziemy nagrywać, jak będę przyklejać ten materiał. No dobra, mamy szansę ogarnąć to, czyli 125 cm materiału musimy po długości obciąć. Zrobić sobie tutaj przede wszystkim więcej miejsca troszkę. W międzyczasie odkurzyłem w tym grajdołku odrobinę, na tyle na ile się udało. Powinno nam się również odrobinę łatwiej w tej chwili pracować. 110, 125, 2 cm jeszcze margines błędu zrobię. Dobra, to jest ten punkt. 2 cm marginesu. Bierzemy listywkę aluminiową. Ok. Dobra, muszę odkleić papier i wyrzucić teraz fartuch tego materiału. Już Wam pokazuję gdzie. Za tą belkę. I prawdopodobnie będę to próbować wprowadzić pod uszczelkę klapy bagażnika. Czy mi to wyjdzie? Nie wiem, natomiast przypadkowa cecha tego materiału, że on jak chwyci, to nie jest taki jak STP filcyk, że nie puszcza, tylko on puszcza. Pomaga w tym, żeby go fajnie naprężyć i jak jest płaszczyzna na przykład pojazdu, ale w tym miejscu mam wspawaną 5 cm niżej taką poprzeczkę, rozpórkę na całej szerokości, na której będzie zainstalowana szafka, tamto czarne, to mogę sobie ten materiał z powodzeniem naciągnąć tak i nawet jeśli bym z czasem tam gdzieś docisnął go, że on by próbował chwycić tym klejem karoserię, to on się odklei i on wróci do swojego pierwotnego jakby stanu, więc zobaczycie finalnie o co chodzi, bo to ciężko jest wytłumaczyć, ale ja to widzę, po prostu, ja to widzę, tylko się zastanawiam jak lepiej będzie mi zaatakować od bagażnika chyba. Chyba tak. I najpierw przykleję materiał do tej blachy gołej, odtłuszczonej. Będzie mi tak najłatwiej. Dobra. Tu mi coś przerywa ten akumulator. Tu od razu muszę zobaczyć, gdzie ja się przewrócę, jak czegoś dotknę. Ok. Dobra, dobra. Zobaczymy. Co ja z tego wykręcę? Co mi to da? Bez sensu to zaplanowałem, naprawdę. I od razu na starcie widać, że lipa zaczyna z tego wychodzić. Taki głupi błąd na przykład. To już powinno być od samego początku przełożone przez tą belkę. A nie dopiero teraz. No ale dobra, trudno. Trudno. Trudno się mówi. Teraz co mi tu wyjdzie? Czyli ja muszę de facto zacząć stąd. I żeby ten materiał w miarę prosto szedł po tym suficie. Ależ urzekający jest po prostu ten mieniący się kadr, gdzie w tej przestrzeni, o tam, wszystko co ciemne powinno być, nie jest ciemne. Dobra. Okay. Wszystko zrozumiałe. Rozumiem. Wszystko będzie działać tak, jakbym chciał. Dobra, ale trzeba go wygłaskać ładnie, udobruchać. I on to będzie chciał odłazić, ale to nie jest straszne dla mnie. Straszne to by było pozostawić tą matę na wierzchu, a tak w przyszłości jak tutaj pójdzie szafka, zobaczcie jak się zachowuje, widzicie, on chce się odklejać. Tak jak tutaj wyląduje ta szafka, ten pawlacz, to przynajmniej nie będzie widać tych mat, bo one najpiękniejsze nie są, a może po prostu nie są najpiękniej przeze mnie wykończone. Ok, dobra, to na razie robię cięcie, wykończę to, skoncentruję się na robocie, a nie na gadaniu do kamery i zaraz do Was wracam. Mam nadzieję, że już z sukcesem i z wykończoną tą pierwszą częścią. No dobrze, to tak na wstępie, nie odpada, tak? Obróbka trwa już z pół godziny w tamtej części, tutaj nie odpada, więc nie jest źle. a że będzie podparte tymi prętami, to myślę, że będzie dobrze. Teraz tak, o co mi chodziło? Do tej powierzchni przykleiłem, tu mam jedną zmarszczkę, taką małą, olewam to. Tutaj jakieś tam cypki mi wystają od jakichś czujników, tam wiecie, wszystkich systemów bezpieczeństwa w tym samochodzie. Tutaj też jakiś garb. No dobra, nie gadajmy o takich pierdołach, bo ten samochód po prostu jest powyginany w niektórych miejscach. Ale chodziło mi o to, że robię tutaj takie wyprowadzenie. To sobie tak napinam ten materiał. Możliwie mocno, ale też nie chce mi się z tym szaleć za bardzo, żeby nie było takich mikrofałdek, które tylko w tym świetle bocznym albo oddolnym są. Tu muszę sobie to wszystko obrobić z jednej i z drugiej strony i dopiero na to nakładam uszczelkę, klapy, no. A później raklą sobie wprowadzę to pod matę i to teraz będzie kleić się do maty, do sufitu i do fartucha blachy nad oknem. Efekt finalny Wam zaprezentuję za momencik. No i słuchajcie, no tak to wygląda. W sumie już dzisiaj nic więcej nie robię. Sympatyczny kolega zajrzał, skrzynię zabrał, robioną przez Igora. No co, no wygląda to dobrze, no przecież jak to wyglądało przed momentem? No wyglądało to źle, a że ja jeszcze robię tutaj grę światła, cienie rzucam, no to wiadomo, że jakby w najgorszym wydaniu to pokazuje, natomiast w realu nie jest źle, naprawdę jestem zadowolony, tym bardziej, że to będzie zakryte później szafką i tutaj też jak macie te szyny, co prowadzą, one też tutaj będzie podsufitka dociągnięta, bo tutaj będzie gazetnik na starym patencie, tak? Kolejny dzień, jeden ten sam odcinek. Troszeczkę rozrzutu pomiędzy jednym materiałem a drugim, czyli pomiędzy obróbką sufitu, a tym odcinkiem, w którym, znaczy, a tym etapem, jestem zmęczony już dzisiaj, a tym etapem, który mam teraz wykonywać, czyli oklejać boczki. Ach, nareszcie doszły boczki do mnie. Słuchajcie, co niektórym ludziom w tym kraju, nie będę personalnie akurat tutaj uderzać w kogoś, bo nie chcę za dużego kuku nikomu robić, ale pstryczek w nos się przyda za takie postąpienie z klientem. Zamówiłem od gościa z grupy te 3 boczki, które wycina na zamówienie. No i bezzwłocznie w 3 minuty dosłownie wykonałem gościowi przelew. Gościu się umówił ze mną, że do środy najprawdopodobniej powinien zdążyć je zrobić, ale nie zdążył. W czwartek mnie poinformował, że już wrzuca materiał na maszynę. No i jutro na pewno będą u mnie te boczki, czyli w piątek. No i cały piątek zamiast robić w garażu, przesiedziałem w domu czekając za kurierem. Kurier się nie stawił. Podobnie nie stawił się w poniedziałek, ani nie stawił się w wtorek. Gdy odezwałem się do gościa, że no co się dzieje z moimi boczkami, że chcę zwrot kasy albo 3 rzeczy. Albo numer przewozowy, żebym mógł sobie zobaczyć, jak on mi tą paczkę wysłał, bo się zarzekał, że wysłał w piątek, że i tak mu się obsunęło z czwartku na piątek. Także no, już podejrzana sprawa. Druga rzecz, jaką chciałem, albo zwrot kasy, więc wtedy numer by mnie nie interesował, albo na teraz boczki. I nic z tych rzeczy nie dostałem, dopiero po dłuższych dyskusjach i jeszcze wysłuchiwania bezczelnego gościa, który potrafił kurwą zarzucić w moją stronę za to, że się dopominam o swoje, bo przecież w tym kraju to należy komuś zapłacić i nie oczekiwać niczego w zamian, albo łaskawie grzecznie czekać i no wiecie, jeszcze z pocałowaniem dłoni odebrać te boczki i pięknie podziękować, że się w miesiącu czasu wyrobił, choć obiecywał kilka dni. No i dopiero dzisiaj do mnie dojechały, jest teraz godzina 20 i dopiero mogę sobie pozwolić na obrabianie tych boczków, także moi drodzy, uważajcie, od kogo zamawiacie te rzeczy, bo ludzie nie dość, że dają ciała, kłamią w żywe oczy. On mi kłamał, że wysłał w piątek, a jak go przycisnąłem, żeby mi podesłał numer listu przewozowego, to się okazało, że na trackingu ta paczka dopiero wyszła we wtorek o godzinie 14 z hakiem. Mniejsza, tam dalej coś ściemniał, dalej bajki pisał. Typ człowieka, który po prostu za wszelką cenę nie chce się przyznać do swojego błędu, że zamulił. Przecież to jest normalne, każdemu z nas się zdarza zamulić, ale no nie, no ktoś musi sobie dołek pod sobą podkopać. Niemniej, dlaczego to nagrywam? Nie dlatego, żeby się pożalić do kamery, bo nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, że co niektóre grupy ludzi próbują nas, biednych żuczków, wychowywać pod siebie z olewczym takim podejściem, nas jakoś starać się nauczyć funkcjonowania w systemie olewczym, w którym to ty płacisz, a ktoś na ciebie leje. No i ktoś później wyznacza jakieś, nie wiem, terminy płynne, elastyczne, zmienia je, przedłuża, ale ty masz siedzieć cicho, człowieku. Dlatego uważajcie, od kogo zamawiacie. Ja zamówiłem od jakiegoś gościa o imieniu Martin, więcej nie podam, bo mówię, aż takiej krzywdy nie chcę ją robić, ale jeżeli wy będziecie zamawiać od człowieka o podobnym imieniu, to o tym samym imieniu, to słuchajcie, nacisk. Zero płacenia z góry temu człowiekowi kasy, tylko za pobraniem. Nie wyrabia się w terminie, to on poniesie koszt związany z przesyłką, która do niego wróci. Także słuchajcie, zero skrupułów w tym temacie. Ja myślę, że pod tym filmem zamieszczę kontakt do zupełnie innego człowieka, który wycina boczki, żeby was nie pozostawić bez wsparcia w tej kwestii. No i to w zasadzie tyle. No widzę, że boczki są wykonane dobrze. No, są wykonane, wycięte na jakimś, nie wiem, CNC chyba. Także one są zrobione dobrze, nie można powiedzieć. Klasycznie nie wytrzymałem i oczywiście zabrałem się za sufit z przodu auta. Tutaj jest miejsce montażu lusterka wstecznego, tu jest kierownica. No i właśnie wykańczam sobie tym leginsopodobnym materiałem autko i sufit. I powiem wam, że mam taką radę dla was. Obrabiajcie wszystko na ciasto w tych szczelinach, bo też w tych szczelinach te materiały, on sam się będzie tutaj trzymać. Zobaczcie, jak to będzie ładnie wyglądać, jak jest równo. Widzicie to? Jak nadmiar utnę u góry, to już jest bardzo, bardzo fajnie. Oczywiście tutaj jest belka, ten wspornik. I tutaj będę mieć więcej zabawy, ale też sobie z tym poradzimy. No i to wygląda genialnie, no. Tak jak to wyglądało wcześniej, wygląda teraz. To jest pięknie. I jak elegancko powinno wyjść. Mam nadzieję, że uda się. Dokładnie o to chodziło. Materiał nie jest absolutnie dedykowany do tego typu zadań i powiem szczerze, że no... To jest naprawdę trudne, żeby tak się obrobić z tym materiałem. Natomiast jak widzicie, nawet z przypadkowymi materiałami da się zrobić cuda w swoich busach. I to potrafi działać, tylko no chyba najpierw trzeba się troszeczkę jednak namęczyć z różnymi materiałami, żeby zrozumieć, jaki jest poziom trudności, jaki może być poziom trudności położenia danego materiału, zanim się to zacznie robić i żeby przeliczyć swoje po prostu możliwości na zamiary. Ja już tyle tego filcu tutaj położyłem i tej Sky wcześniej, że gdyby nie to, no to bym się nie podjął. No ale się podjąłem i na ten moment jestem zadowolony. Zaraz jeszcze to utnę i wszystko nam ładnie się będzie łączyć. A tutaj zrobiłem dziurę. W zasadzie napiąłem chyba za mocno materiał, a nie, nożykiem przejechałem. Naprawię to. I nawet seryjna lampeczka pięknie weszła. Zobaczcie, jak to jest wykończone. To miejsce olewamy na razie. To jest gra światła ogólnie. Tu nie ma takiego dramatu, jakby się mogło wydawać. No ale zobaczcie, jak to się wszystko tutaj pięknie nam łączy. No ta lampeczka oryginalnie nam wskoczyła na miejsce. I tutaj ten profil też mamy ładnie zrobiony, także to tego nie będzie widać. To będzie półeczka zainstalowana. To robimy to samo z drugą stroną, bo przed wygląda to tak. Przed modyfikacją. Jeny, jak wariuje ten telefon na tym ledzie. Zobaczcie, tak to wygląda. Ten materiał jest naprawdę ładnie wykonany. No można powiedzieć, maszyna robi swoje. Także jeśli chodzi o samą jakość tego produktu, jego wykonania, no to jest całkiem fajnie wykonany. No, strasznie odbija światło LEDowe, bo tutaj jest żarówka LEDowa. Odbija się od tego i zaczyna się wariacja. Rozpakowuję piankę tapicerską. 2 mm grubość. Ona nadaje takiej fajnej, delikatnej fakturki, w sensie fakturki. No, że ten materiał jednak on nie odzwierciedla tak wszystkich tych wpinek tapicerskich, które są do trzymania tego boczku. Także no zobaczymy, jak to wyjdzie. Czasem nie kupiłem za cienki, bo wydaje się być bardzo cienka. No dobra. Odtłuszczamy, wymierzamy, docinamy z nadmiarem, kleimy. O, na szerokokątnym tak mi nie mruga. Dobra, pianeczkę jeszcze muszę przygłaskać wszędzie po krawędziach i ją sobie na równo zetnę. Tak, żeby nie pogrubiać materiału, który będzie później szedł na zakładkę. No bo on jednak musi być założony, by nam nie wyłaził. No i fajnie. Powiem wam, te 2 mm ja bym podniósł do 3-4, tak myślę. Ale zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy, bo to też nie ma co się z wnioskami śpieszyć. Dobra, obcykolona całość jest tą gąbką. Nie wszędzie jest idealnie, ale totalnie się tym nie przejmuję. Ta grubość pianeczki jest tak niska, tak mała, tak niewielka, że no. Jak popryskacie i przykładacie tą piankę, to nie róbcie takich akcji jak ja, że chwilę dłużej w jednym miejscu... Jezus, jaki stroboskop. Dobra, oddam. Że w jednym miejscu dłużej palec przytrzymacie, ponieważ klej przesiąka i wsiąka w tą gąbkę. W szczególności rozpuszczalnik, który odparowuje. Rozcięczalnik, rozpuszczalnik i on chwyta tą gąbkę, on spłaszcza. Ona traci swoją miękkość. Zobaczymy, jak teraz będzie z tym materiałem. Bo on do najprostszych w obróbce nie należy. Ja osobiście takie tekstylia wam, takich tekstyliów nie polecam na pierwszy raz. No ja zobaczę, będę walczyć, bo już ten sam materiał, tylko w innym kolorze obrabiałem na boczkach. Nie było to proste, nie było to na maksa cieszące oko, no ale w zasadzie nie wiem, dlaczego zamówiłem ten sam materiał. Tak wygląda niewygłaskane. Tak to się prezentuje tutaj. Ładnie to głaskam. Coś z tego będzie, tylko muszę zapanować nad tymi punktami, gdzie ta gąbeczka zaczęła wstawać. Troszeczkę rozpuszczalnika, rozcięczalnika, nie wiem co jest tam. Przyjmijmy rozcięczalnik. Przebił mi przez materiał. Zobaczymy, co się wydarzy do jutra, chociaż nie wiem, czy tutaj jutro zawitam, bo jutro planowałem live'a. Ale ciekawie ten materiał wygląda, z tym, że ten klej, który mam, to jest jakieś badziewie bola i boję się ryzykować dalej. Ten klej jest po prostu bardzo słaby i on ledwo co trzyma ten materiał, dlatego zaufam Butaprenowi w sprayu. Jutro pojadę, kupię. Jak jutro będę mieć czas, to podjadę i to prysnę. Jak nie jutro, to w piątek powinienem dać radę i wtedy już te boczki obrobię na gotowo wszystkie, bo tam mi pozostają jeszcze 3. Jak je wykonam, zakończę odcinek, pokażę wam, jak to wszystko wygląda i zabiorę się za poprawianie tych boczków tutaj, które są. To tych z tej strony nie będę ruszać, bo to będą szafki. To chodzi tylko o zabezpieczenie, takie uszczelnienie tego boczka tam, gdzie, żeby cała ta folia i tematy wygłuszające nie były widoczne. No materiał jest bardzo ładny, muszę przyznać. U was raptem na moment przygasło światło, u mnie minął już jeden dzień. Mamy kolejny i zobaczcie, dlaczego mówiłem, że klej jest kijowy. Zobaczcie, z jaką łatwością on odchodzi. Ten klej to woda po prostu. Ten klej to woda. No już właśnie. Także tutaj nie powinno samo... Chociaż jak się wygnie boczek w banana na drzwiach, to czort wie, jaki los go spotka. A żeby zrywać to teraz i od zera lecieć, no pomyślę. No i bierzcie pod uwagę to, że Butapren w sprayu jest... plujką, po prostu jest plujką. Świetną rzecz robi. Bardzo fajna fakturka leci. Tu wam pokażę na materiale. Widzicie? Jaką pryska? To jest piękne, ale i też cięższe do opanowania. Ale uwielbiam to, że tak to właśnie załatwili. I ten klej natychmiastowo praktycznie łapie. No przede wszystkim fantastycznie rozprowadza, więc nie musimy małą dyszą tak szczegółowo lecieć, ale pamiętajcie, nie pryskajcie za pierwszym razem tak jak ja teraz pryskam w samochodzie, bo mówię wam, nawet nie będziecie wiedzieć, kiedy się okaże, że na elementach sąsiadujących ten klej po prostu już jest. On gdzieś, nie wiadomo gdzie, nagle będzie tam, Taka jego już specyfika. Dobra. Nakładamy i zobaczcie, co się dzieje. Nie mogę rozprostować materiału. Bo co? Bo ten klej od razu łapie jak trzeba. Wczorajszy materiał mogłem przeciągać, cudować, a tutaj z tym nie da rady. Dlaczego tak się wydarzyło, że właśnie zrywałem tą piankę? Dlatego, że totalnie nie wziąłem pod uwagi tego, że jest zimno w garażu. Druga sprawa, no to przecież dopryskałem tego Budaprenu na krawędziach i jakoś wyłączyłem się po prostu, logika się wyłączyła i zacząłem te krawędzie ugniatać sobie materiał, podciągać, zakładać. Nie naciągałem go mocno, delikatnie, ale jednak. No i paluchy się odcisnęły. Ja taki jadę w jakimś momencie tą krawędzią od dołu, tą taką pokazową i tam czuję takiego baranka tu. Mówię, no ładnie. Obróciłem, jak rzucił się światłocień z lampy. Mówię, nie, dobra. Tu nie ma co kombinować, trzeba zrywać, pokutować i pianeczkę dziubać. Ale udało się. Teraz sobie ten boczek, nazwijmy to leżak, u góry odparowuję. Tamten leży tam, od klapy bagażnika, bo jednak spinek mam dosyć. Teraz biorę, robię drzwi pasażera, potem zrobię drzwi kierowcy i zastanowię się, czy będę mieć czas i chęci, żeby jeszcze zrobić tutaj prawy bok, dwa elementy. Czas i chęci, no bo jutro znowu 7 pewnie pobudka i posiadówka. Jutro jest co? Piątek? No to jutro posiadówka jeszcze cały dzień z młodym. Także tutaj mogę dopiero wieczorem, nie mogę wieczorem przyjechać, bo mam live'a. Dobra, no i tyle w temacie. Ok, działam dalej. No i dobra, i z takich rzeczy, które warto pokazywać, to jeszcze pozostaje to, że no tak robiłem te fałdki tutaj. Tak wykonywałem te fałdki, by one nie wychodziły mi na tą krawędź, by nie były widoczne z auta. Natomiast one muszą zniknąć, bo te boczki nam będą tutaj odstawać. No to może czas na mały komentarz z mojej strony a propos wykonanej pracy. Jeżeli chodzi o kwestię wykańczania takich boczków jakimiś dowolnymi materiałami z Allegro za 9,50 za metr, no to jak najbardziej można to robić. Jak widzicie, jest to możliwe. Natomiast ja tutaj no musiałem się troszeczkę namęczyć, poprawiać swoje błędy, a zaznaczam, że nie robię tego pierwszy raz, tylko nie wiem, trzeci, czwarty. Także no jeżeli robicie to pierwszy raz, no to powiem wam szczerze, brałbym po prostu taki filtr samoprzylepny, troszeczkę grubszy, niekoniecznie ten 2 mm, ale 3-4 mm samoprzylepny i dałoby się to z powodzeniem fajnie obrobić, tylko też materiał nie może być zbyt gruby, ponieważ musimy go zawinąć za ten rant. No i żeby nie było takiej sytuacji, że później nam się te klipsy nasze zatrzaski tapicerskie nie zatrzasną. No to no tak jak ja zastosowałem cienki materiał, piankę 2 mm, piankę i tak ścinałem, nie zakładałem jej na drugą stronę. No i widzicie, no efekt jest zadowalający przede wszystkim dlatego, że no jest czysto i schludnie. No w końcu to wygląda przytulnie i tak bije się w pierś, że wcześniej nie wykonałem wcześniejszych tych boczków właśnie takich tekstylnych, ponieważ są dostępne materiały odporne na plamy, na zabrudzenia, na wodę, tak jak ten. I można go kupić za grosze, można za grosze wykonać takie boczki. A ja się jednak skusiłem na Skyę, no gdzieś tam się zachłysnąłem tym, że są tak fajnie jakby perforowane i fajnie prasowane te Skyje, że od razu już mamy rąby, kwadraciki, kółeczka, co chcemy. No, ale z perspektywy czasu i to dosyć niedługo po tym, jak wyjechałem na drogi, uznałem, że chyba jednak nie za bardzo mi się podoba ta pikowana skaja gdzieś tam na boczkach. Także polecam materiały tekstylne, a kwestie kolorystyki już pozostawiam Wam, no bo to jest rzecz gustu. Pozdrawiam.